tych. Proponujemy przejść do głosowania wniesionych autopoprawek. Nie wiem, czy ma rozumieć, że jeszcze coś panowie chcecie? Nie. Nie, dobrze, dobrze, dziękuję. W związku z czym przechodzimy, tak już zacząłem, do głosowania poprawek, autopoprawek, przepraszam, pana wójta Adriana Nabierały. Kto z państwa jest za tym, aby te autopoprawki, które zostały przedstawione i wczoraj na komisji wspólnej i dzisiaj przez pana skarbnika przyjąć do budżetu. Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jest głos. Czy mi przeszkadza? Bo tak, nie wiem, ale już głosowałem za. Przepraszam. Dziękuję serdecznie. W związku z czym przyszedł na moment na to, aby głosować nad całą uchwałą już. Dokładnie. Ja uzupełnię tutaj myśl i ci mam podpowiedź pana Zmasa. Nie ma żadnych wniosków. W związku z czym, tak jak powiedziałem, głosujemy nad całą uchwałą uwzględniającą autostradę. Jednocześnie dodam, że pan skarbnik był tak łaskawy, że przygotował nam już projekt uchwały z autopoprawkami. W związku z czym dalsza praca i do końca tego roku będzie oparta na tym, co państwo macie już przed sobą. W związku z czym, kto z państwa radnych jest za tym, aby projekt uchwały na budżetu na rok 2015 przyjąć do który uwzględnia autopoprawki i przyjąć do realizacji. Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym budżet na 2015 rok został przyjęty. W sposób wyjątkowo serdeczny powielę tutaj wczorajsze podziękowania. Raz jeszcze dziękuję panu Wójtowi, dziękuję panu skarbnikowi.